Wszystkim. Znowu pan 7. Przeciąg Factorio na modach. Dobra. Trochę się oczywiście działo. Za chwilę to wyjaśnię. I tak, od ostatniego streama. A po drugie, nie wiem do końca, czy dalej wolicie formę, jak nagrywam tak samemu, czy jak robię to na streamach. Więc powiedzmy, że dalej będę kontynuował to tak, że czasami robię to, a czasami to. Dobra. Jak widzicie, czegoś tu brakuje. Brakuje tutaj naszego main bossa z stalą. Wszędzie, gdzie była, znaczy z żelazem, wszędzie, gdzie było potrzebne żelaza, zrobiłem fabryki, które właśnie tną blachy na żelazne płytki. Blachy są wszędzie już dostarczane siecią logistyczną. Widzicie, troszkę to... tak, troszkę to obciążenia na sieć logistyczną generuje. Ale tak, ale stwierdziłem, że do tego będziemy dążyć. Dobra, czy coś tutaj jeszcze robiłem? Tutaj chyba nie. A, przerobiłem nasze chłodziwa, tak żeby były lepiej skalowalne. Teraz zrobiłem jakby trzy rzędy. Każdy z nich obniża temperaturę. Najpierw z 300, tak? Jak to jest tak? Z 300. Potem... no do 220, a w kotle później do nominalnych 225 stopni. Więc kiedy już będę dostawiał kolejne odlewnie, będę mógł to rozszerzać, to troszkę się trzeba będzie ewentualnie przenieść, więc to będzie trochę bardziej rozszerzalne. Na to okazało się, że pary wodnej nie da się wstawić do Firestacka, żeby po prostu ją zniwelować. Więc dostawiłem silniki parowe. Magazynuję parę wodną, ta, która wychodzi z wież chłodzących. Magazynuję parę wodną w zbiornikach i potem w nocy ona się będzie zużywać, jako energię produkować, więc na coś pożytecznego będziemy dodatkowo produkowali. Dobra, ponadto pojawił się problem z chyba nadal jest... z mineralnym coś tam, z tym zastępnikiem mazutu. Ponieważ nie produkujemy wystarczająco dużo, żeby zapędzić naszą produkcję chłodziwa. Więc poszedłem tutaj i zacząłem trochę kombinować. Pierwsze troszkę zwiększyłem magazyn nafty, ponieważ to nafta właśnie nas blokuje. Tak. O, ropy naftowej nie mamy. Chwila, mamy. A, chwilowo to wyłączyłem, tak, jak to będę przerabiał. Dobra, zaraz do tego jeszcze wrócę. Generalnie zwiększyłem ilość pojemników nafty. Zrobiłem również cracking nafty do syntezy. Właśnie tutaj się dzieje. Oraz zrobiłem również syntezy z rezyduów, z gazu rezydualnego. I tak, to nam zwiększyło na pewno zapas syntezy. Można dostawić tutaj dodatkowy zbiornik, żeby troszkę jeszcze się ruszyło. Tak przy okazji powywalam trochę badziewi. Ja potrzebuję... Dobra, reszta niech na razie zostanie. I tak. Ale zauważyłem, że dalej to nie wystarcza. Do naszej produkcji, jak to się nazywało? Oleju mineralnego. Dlatego stwierdziłem, że zrobimy coś dodatkowego. Zrobimy produkcję miny, tak, zrobimy dodatkową rafinację. Gdzieś ona tu była. Tak, rafinację gazu rezydualnego i ona nam będzie dawała dużo więcej oleju mineralnego, którego na razie w sumie bardziej potrzebujemy niż reszty. Gaz rezydualny możemy sobie albo pobierać z tamtąd,
ale tutaj go mamy mało trochę. Albo możemy zrobić z rezyduów, które i tak póki co stakujemy. No troszkę ich. Oil residuals. Gdzie jest ten proces? Tak, robimy oil residuals, dodajemy parę wonną i otrzymujemy gaz rezydualny. Potem będziemy go sobie potem dodawać ropę naftową i otrzymamy więcej oleju mineralnego. Więc zróbmy to może teraz, raz, dwa, trzy, cztery. Mówię, powiedzmy, że na razie dwie dostawię. Rafinerię mam jakieś na miejscu, nie. Zróbmy dwie. Parę wonną na szczęście już tutaj produkujemy. Więc nie będę musiał nigdzie tutaj żadnego skomplikowanego dostarczania robić. I tak. Gdzie jedna, zaraz postawimy drugą. Mam nadzieję, że to nam zaradzi naszych problemom z rezyduami, a raczej z gazem, z olejem mineralnym. Tak, wy będziecie to robić. I tak, podłączamy tutaj, tak jak wcześniej. Mam jeszcze sporo zasięgu. Ropę. A tutaj musimy produkcję rezyduów. To robimy w steam cracking, tak? A właśnie. Instalowałem jeszcze parę modów. Jeden z nich, na pewno ktoś interesuje się innymi kanałami na Factorio, na pewno widział, nazywa się Bottleneck. On pomaga nam znaleźć, co w naszej fabryce się blokuje. Mianowicie dodaje takie różne kropki przy wszystkich rzeczach, które produkują. Zielona kropka oznacza, że w danej chwili fabryka produkuje, więc wszystko ma pod dostatkiem zasobów i tak dalej i że jest sprawna. Żółta kropka oznacza, że fabryka ma wymagane zasoby, ale nie może produkować, ponieważ wyjście jest zablokowane. Natomiast czerwona kropka oznacza, że fabryka nie ma wymaganych zasobów i przez to nie może produkować. Więc dzięki temu już przy pierwszym spojrzeniu na różne rzeczy można określić, dlaczego rzeczy w fabryce się blokują. Co to może się kiedyś przydać? Dobra. Zróbmy sobie może... gdzieś tutaj rurę. Rurę z parą wodną. I tak, troszkę się zakręcimy. Tak. Ale nie chcemy gdzieś to tutaj dostarczyć. To może gdybyśmy to tutaj zaczęli, byłoby troszkę lepiej. Dobra. I zobaczmy. Jeszcze raz, to na pewno się robi w Steam Crackerze, tak? Zróbmy może ze 4. Tutaj będziemy przetwarzać te rezydua na gaz rezydualny i tutaj będziemy je od razu rafinować. Dobra. Zobaczmy, może tak to będzie działać. Tak. Ok.
Dobra. Stawmy te pozostałe trzy. Tak jest, będzie dobrze. Dobra, przedłużę sobie tutaj jeszcze sieć logistyczną, żeby nie męczyły mnie roboty. Ciach, ciach. I dobra, i gdzieś tutaj jeszcze będziemy musieli zrobić dostarczanie tych rezyduów. Zrobimy to ze zwykłym żółtym paszem. Tak, ile to trwa? 4 sekundy i potrzebujemy 10 rezyduów. To spory ruch w sumie tutaj będzie, gdyby to miało pracować pełną parą. Ale zdaje mi się, że póki co to i tak nie będzie miało miejsca. Ale dobra. To będzie spływało. Tak, jeszcze tutaj. Dobra, i tak samo tutaj jeszcze musimy zrobić. Właśnie, czy mam ten mod? Nie mam. Jest taki mod, włącz nadpisywanie pozycji. Dobra. Jest na pewno taki mod z bobów moda, z modów boba, który pozwala zmodyfikować nam podajniki. Żeby z dowolnego miejsca na dowolne podawały rzeczy. Ale chyba go nie mam zainstalowanego, skoro nie widzę takiej opcji. W tym razie nie będę teraz tego szukał. Dobra. Sobie skrzynię żądającą. Chyba nie mam żadnych. Nie mam, jeszcze parę. Dobra. Dobra. Coś jeszcze z parą jest nie tak. Tak, tutaj jeszcze nie zostawiłem. Dobra. No i ruszyło. Produkcja gazu rezydualnego. Dobra, to jeszcze musimy dostarczyć ropę i będzie działać. No to dostarczmy ją. Wystarczy tutaj stawić. Dobra. No i wszystkie rafinerie ruszyły. Ok, dobra, trzeba jeszcze je podłączyć do wyjść. Mam to od razu zrobić. Zróbmy to jeszcze szybko. Mam nadzieję, że to pomoże nam naszym problemom z olejem mineralnym. Hola.
W sumie ja mogę nawet ten robot przenieść. Chociaż w sumie teraz niebo ma sporo robotów. Więc niech już tutaj zostanie. No i dobra. Przy okazji wyczyścimy te rezydua. Wow! To się ich sporo nazbierało. No dobra. To powinno przez dłuższy czas działać. Właśnie ile to wymaga ropy w porównaniu do tego procesu? No sporo mniej. Więc dobra. To będzie się działo. Nadal nam trochę brakuje oleju. Ale to głównie dlatego, ponieważ że nas rafinerii nie działała przez jakiś czas. No i dobra, właśnie. Nie pokazałem za bardzo tutaj, co się dzieje. No tutaj w sumie niewiele się dzieje. Krakowanie nafty wygląda dokładnie tak samo jak krakowanie pozostałych trzech rzeczy. Czy pozostałych dwóch rzeczy. Czyli dostarczamy naftę i parę wodną i wychodzi nam gaz syntezy. Syntezowanie gazu rezydualnego również tak samo wygląda. Wrzucamy parę wodną oraz rezydualny gaz i otrzymujemy syntezę. No, całkiem sporo i się nazbierało. Tak, nasza produkcja plastiku w sumie nie jest teraz zbyt wymagająca, więc te produkty ropo-naftowe będą nam tutaj stały ciągle. Dobra, zapuśćmy może coś dalszego. Krakowanie węgla. Czy tego potrzebujemy? W sumie kiedyś może się przydać. Dobra, niech idzie. Dobra, na trochę bazowego oleju się zbiera. Dorzucę tutaj kilka skrzynek, żeby działał, żeby było jeszcze w sieci. Becz. Dobra. Dobra. Beczka. Zróbmy 10. No i dobra. To powinno nam troszkę rozruszać tutaj rzeczy. Właśnie jak teraz poziom naszego chłodziwa. No jest spoko. Generalnie mamy wzmożoną produkcję z powodu tego, że dalej jeszcze zapełniamy magazyn. Ale myślę, że produkcja sporo spadnie, kiedy już te skrzynki się pozapełniają i będzie tylko produkowane tyle żelaza, ile akurat fabryka wymaga. Widzicie, z tej skrzyni jest już sporo zostało pobrane w porównaniu do pozostałych skrzyń. No. Ale tak, i tak mamy, myślę, że teraz obecnie sporą nadprodukcję żelaza. No i dobra. Kolejną rzeczą, którą chcemy się zająć, będzie przetapianie miedzi. I później również zastąpimy main busa z miedzią. Również go skasujemy. I również postawimy wszędzie fabryki. Tnące. Tak, to nie wygląda najładniej, ale nie było tutaj nigdzie miejsca, żeby to ładniej zrobić. Generalnie celem, który chcielibyśmy dążyć w najbliższym czasie, jest osiągnięcie logistycznych pakietów naukowych. To się odblokuje chyba w logistyce 3. Wymagają szkieletów latającego robota, stalowych skrzyń, ekspresowych taśmociągów i ekspresowych podajników. Trzy rzeczy już możemy obecnie wyprodukować. Ekspresowe podajniki są troszkę trudniejsze. Ponieważ wymagają tytanowych rzeczy. Generalnie tytanit również moglibyśmy wytapiać. W sumie zobaczmy.
Zamasowana obróbka tytanu. Tak. Podstawowa obróbka. Zobaczmy, czego wymaga sztabka tytanu. Czterochlorek. Chlorgaz. Chlor chyba mamy. Zaraz zobaczę. Czterochlorek tytanu. Tak samo. A co na wyższych poziomach potrzebujemy w sumie tego samego. Generalnie tytan już możemy wytwarzać bez problemu, ale najpierw skupię się w przedstawieniu tych rzeczy, których już obecnie potrzebujemy w fabryce, na produkcję tutaj, w naszej właśnie nowej przetapialni, żeby zrobić wszystko sprawnie i wydajnie, a później zaczniemy odblokowywać nowe rzeczy, czyli tytanit i tak dalej. Dobra, to oczywiście skasujemy. I tak. A właśnie, miałem zobaczyć, czy mamy chlor. Chyba chlor. Jeśli tutaj produkowaliśmy, mamy chlorek wodoru. I tutaj mamy chlor. Więc tak, generalnie będziemy musieli go magazynować i pudełkować. Raczej beczkować, ale generalnie mamy chlor. Co oznacza, że możemy przetwarzać tytanit. Ale dobra, to będzie później. Co, zajmijmy się miedzią. Ustawimy tutaj produkcję miedzi. Przy okazji, chyba trochę się pozmieniały ikonki surowców, co? Tak, chyba gopaltyt wcześniej był troszkę inny. Tak mi się zdaje. A, musimy również poprawić tutaj parę taśmociągów. Ale spokojnie. Dobra. A właśnie, mam jeszcze plan na otworzyć gdzieś tutaj produkcję manganu i chromium. I chromu, ale to również później. Generalnie mangan i chrom można sobie produkować z wody. Nie potrzebujemy żadnych źródeł do tego. Dobra. Tworzenie miedzi. Tu będziemy potrzebowali tlenu i kwasu siarkowego. Okej, tlenu chyba tutaj jeszcze nie dostarczamy. Nie, okej, dobra. Nie, myślałem, że chwila. Tak, potrzebujemy do anod. Tlenu. Dobra, więc pewnie będę musiał go tak samo butelkować, albo gdzieś tutaj otworzę parę hydrolizy tlenu, żeby bliżej ich dostarczać, żeby roboty nie musiały tak daleko pracować. Dobra. Chcemy mieć cztery fabryki tego. Więc potrzebujemy 48 na 6 sekund. Czekajcie. Gdzie tu mam skrót do kalkulatora? Nowa klawiatura nie ma skrótu do kalkulatora. No to czekajcie chwilę. I tak. 48 podzielić na 6, gdzie oczywiście 8. I potrzebujemy tego 8 na sekundę. Jedna produkuje 6 na sekundę. Tak, więc jak postawimy dwie, to będzie wystarczająco. A generalnie potrzebujemy 1, coś tam, coś tam. Okej, około 10 palet potrzebujemy na sekundę. To produkuje 2, więc jak postawimy 6 produkcji tego.
I troszkę jeszcze więcej tego chyba potrzebuję. Dobra, jak to w inaczej innych wygląda? Cztery. Chwila. Równam to z żelazem. 8. 2. Tak, rejty są takie same. Co mogę generalnie z takich samych ilości tego skorzystać? Dobra, 6 tego i 4 tego. 4, 5, 6. Prasa paletowa, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj gdzieś otworzymy linię z miedzią. I tutaj gdzieś będzie ich przetapialnia. O, patrzcie. Nadal nam brakuje. Chłodziwa. Wody wam brakuje. Chciałem wam odciąć dostęp wody, co? A, okej. Okay. Z przypadek rurę skasowałem. Dobra. Naprawić problem. Tymczasem przetwórnia ród Mark 1. Dobra. To będzie mieć leciała. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I prasę. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem będzie trzeba produkować te anody. I przetapiać je. Tak jak resztę. Okej, dobra. A to już myślę, że już będzie trochę redundancja, żebym to również pokazywał. Dobra, zastanawiam się, jak dużo uciąć, bo generalnie będę musiał również przerobić produkcję stali. Tak, to jest napisane żelazna sztabka, ale to jest stal. Dobra, jak się lepiej stal produkuje? Advanced steel smelt... nie, kobalt nie. Dobra, to musimy odkryć w takim razie z żelaza i z silikonu. A najlepszy proces... chwila. Roztopioną stal robimy z sztabki żelaza po prostu. OK. Nie będziemy mogli zrobić jeszcze najlepszego, ponieważ nie mam jeszcze zaawansowanych pakietów naukowych, więc nie będziemy mogli tego robić z kulantem. Ale generalnie mamy opcję, żeby przetwarzać sobie żelazo. I możemy do tego jeszcze coś dorzucać. Na przykład silikon. OK, albo mangan. Więc tak to będzie wyglądało, że tutaj są sztabki żelaza, tu będę musiał je... A nie. Źle, źle. Tak jest napisane sztabka żelaza, ale to są sztabki stali. Więc stal nadal musimy uzyskiwać z...
Ze sztabek żelaza. Okej, dobra, coś tu nie rozumiem. Z lokalami jest pewne. Dobra, w każdym razie na pewno to ogarnę. Będziemy również sobie uzyskiwać solder, czyli lód, ale nie będziemy potrzebować do tego ołowiu. Jeszcze musimy. Tak, cynał również będziemy musieli zrobić. Aczkolwiek cyny nie będziemy chyba za bardzo dostarczać jako blachy, tylko będziemy na miejscu robić cynowane druty. Jest taka opcja. Chwila, pozwólcie mi zajrzeć. Cyna. Tak, możemy od razu zwinięty cynowy pręt robić przy pomocy rozcieplonej cyny i miedzi. Więc pewnie tak będziemy ją transportować właśnie już w postaci cynowych prętów, a nie w postaci blach, bo sobie nie wyobrażam, żebyśmy potrzebowali cyny do czegokolwiek innego niż do cynowanych prętów. No i dobra, i potem jeszcze będziemy potrzebować silikonu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o przerabianie z tego, co już mamy. Wtedy bym się skupił na tytanowych płytkach i na logistycznych pakietach naukowych, żeby móc przyspieszyć nasze roboty, bo to na razie jest chyba największy problem w naszej fabryce, że nasze roboty są strasznie wolne. Więc chyba w następnym odcinku będę już się zajmował od razu tytanem. Pokażę Wam, jak wyglądają te wszystkie przerobione fabryki. I myślę, że tam się będziemy widzieć. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!